tych wyjątkowych czasach, ale też i bardzo turbulentnych, bardzo zaskakujących, bardzo ważna jest jedna rzecz, żebyś był światłem, żebyś był miłością, żebyś był wyrozumiałością. Tak łatwo jest popaść w ocenę innych ludzi. Ostatni będą pierwszymi, nie ma znaczenia, że gro twoich przyjaciół i bliskich jeszcze śpi i nie dostrzega tego, co ty już może zacząłeś widzieć jakiś czas temu, albo dopiero zaczynasz widzieć. Wyrozumiałość, empatia, szacunek. Te rzeczy szczególnie powinny być tym elementem, które powinny nam teraz przyświecać, szczególnie w tych, mówię, bardzo turbulentnych i bardzo zaskakujących i niespodziewanych czasach, gdzie zmiany zachodzą bardzo szybko i jednego dnia świeci słońce, a drugiego zaczyna się powódź. Trzeba o tym pamiętać. Teraz nie jest czas bycia najlepszym, najmądrzejszym, najbardziej majętnym. To nie jest czas ludzi sukcesu, to jest czas ludzi z sercem, z wrażliwością. Bądź takim człowiekiem.